Adam Cegielski, VR Vision Group, będzie mówił, ja wam pokażę, że będzie mówił, o ewolucji będzie mówił. Będzie mówił o ewolucji gier. Oczywiście rozumiem, że VR. Ale co ja wiem? Witam serdecznie. Już tutaj koleżanka mnie przedstawiła. Dla przypomnienia, ja jestem Adam. Z VR-em pierwszy raz spotkałem się u Damiana, tutaj mojego obecnego wspólnika. To było gdzieś w 2013 roku. Trafiłem do nich, ponieważ wymarzyłem sobie, że chciałbym się zajmować czymś fajniejszym niż dotychczas, a wcześniej zajmowałem się importem maszyn z Dalekiego Wschodu. Dobry był w tym zarobek i to dalej jest. Jestem współwłaścicielem tej firmy, ale zawsze mnie kręciły nowoczesne technologie i kiedy pierwszy raz założyłem gogle u Damiana w firmie, to oniemiałem, podobnie jak Bogumił. Zabrakło mi tchu i wiedziałem po prostu, że to będzie przyszłość. Damian wtedy zamówił te gogle jeszcze z Kickstartera. To był przełom 2012-2013 i zrobili jedno z pierwszych wdrożeń w Polsce komercyjnych dla firmy Semeco. To jest taki deweloper nieruchomości. Zrobili przejazd tunelami w aquaparku. I to było niesamowite doświadczenie. A propos, jeszcze mi się tak przypomniało, jak Bogumił opowiadał o tych śmiesznych doświadczeniach, to kiedyś zrobiliśmy taki symulator, że się stoi nad przepaścią i trzeba przejść, jest bardzo mało miejsca, jesteśmy na gzymsie, tyłem do ściany i musimy przejść wzdłuż tej ściany i oczywiście no, mamy lęk wysokości. I używaliśmy tego symulatora na kilku eventach. Przewinęło się przez niego kilkaset osób i dwa razy nam się zdarzyło, że ktoś w goglach powiedział na przykład coś takiego. A co się stanie, jak skoczę? No, proszę spróbować. No i za pierwszym razem ten ktoś skoczył na główkę. Po prostu tak, nie? I to było ciekawe doświadczenie. Już drugi raz była inna obsługa i podobne pytanie. No i drugi raz ktoś skoczył na główkę. Także ludzie naprawdę czują tą imersję. Ten VR, ten sprzęt, który jest obecnie dostępny, on naprawdę sprawia, że jesteśmy tam w tej wirtualnej rzeczywistości i wydaje nam się, że to jest prawdziwe. Zresztą możecie tego doświadczyć. Jak będę przynudzał, to nawet w czasie wykładu można pójść tam, jest chyba 6 stanowisk, a potem będzie ciężko się dopchać. Dobra, to o czym dzisiaj tutaj chciałem opowiedzieć, to o tym, jak uważamy, że będzie wyglądała ewolucja gier. Co do tematu tego poprzedniego mojego wykładu, to chętnie odpowiem na wszelkie pytania w ramach pytań o tworzeniu gier. Jak ktoś będzie miał takie pytania, to chętnie poopowiadam, aczkolwiek tak przewidziałem, że może ewolucja gier będzie ciekawsza. Stąd o tym opowiem. W tej chwili jak wyglądają gry, jak wygląda większość gier? No, gramy na konsolach, w urządzeniach przenośnych, na PC-tach. No i jest to raczej taka gra, gdzie jesteśmy statycznie. Statycznie stoimy bądź siedzimy i jest to mało ruchu w tym wszystkim. Pomimo tego imprezy e-sportowe są bardzo popularne. Tutaj jest zdjęcie z Intel Extreme Masters i no, zjeżdża się tam naprawdę bardzo dużo ludzi. A tutaj panowie chyba chcą spróbować VR-u jeszcze, jak nie ma kolejki. Dobra. Więc i pojawiła się wirtualna rzeczywistość, sprzęt do wirtualnej rzeczywistości. Tak naprawdę pierwsze sprzęty były już dostępne w latach 80., 90., ale były niskiej jakości. I wszystko zmienił Oculus. Tutaj pojawił się tak naprawdę w 2013 roku. W 2014 się stał bardziej popularny, ale te pierwsze wersje deweloperskie już były na początku 2013 dostępne. I on zmienił wszystko, ponieważ miał w sobie bardzo, bardzo dobrej jakości ekran. On pochodził od Samsunga Note'a i wyścig zbrojeń w telefonach komórkowych, kiedy robiono ekrany coraz bardziej upakowane,
Ja pamiętam, były artykuły w gazetach i mówili, że przecież bez sensu jest robić tak małe piksele, bo i tak oko ludzkie nie zauważy tego. No ale robiono, coraz bardziej upakowane ekrany i w końcu Samsung zrobił taki ekran, że jak się popatrzy przez szkło powiększające na niego, a takie szkła są w okularach do wirtualnej rzeczywistości, to tych pikseli prawie nie widać. No i wtedy powstał Oculus, zebrał potężną kwotę na Kickstarterze, to pobił rekord. I zaraz chwilę później Facebook kupił go w 2014 roku za 2 biliony dolarów. Także już się zapowiadało, że będzie grubo. Dzisiaj sprzęt, który daje nam najlepsze odczucia, to są te 4 urządzenia, pionierzy. Mamy PlayStation VR. To jest urządzenie, które jest w tej chwili w super cenie, bo gdzieś, nie wiem, 1300 zł kosztuje bodajże. To są najtańsze, wysokiej jakości gogle, które można, w których można doświadczyć VR-u w taki naprawdę bardzo imersyjny sposób. Czyli możemy się ruszać, pochylać, kucać i widzimy odpowiedni obraz. Drugie to tutaj mamy Microsoft, to są najnowsze od października dostępne. Mamy Oculusa i mamy HTC Vive'a. To jest klasyka, taka podstawowa czwórka, jaka jest na rynku. Mamy jeszcze te tańsze urządzenia, w których albo umieszczamy telefon komórkowy, albo jest tam wbudowany procesor o wydajności zbliżonej do takiego, jaki jest w telefonach komórkowych. To są tanie urządzenia, one kosztują tam około 1000-1500 zł. Jest ich kilka, ale one nie dają tych odczuć. Jednak żeby naprawdę przenieść się do wirtualnego świata w taki sposób, że to czujemy, trzeba podłączyć okulary niestety na razie jeszcze do peceta. Tam jest tak duża moc obliczeniowa, że grafika się generuje bardzo szybko, jest ładniejsza niż no, w takim urządzeniu jak tutaj. Są też chińscy producenci, jest ich kilkudziesięciu, tylko że no, ta jakość jest nie najlepsza. Dwóch najlepszych skin to jest Pimax i Hyperreal. Hyperreal bardzo ciekawa konstrukcja, bo to jest takie połączenie Oculusa z okularami do PlayStation. Obudowę produkują chyba w tej samej fabryce, bo ma identyczny kształt. I są naprawdę dobre okulary i są tańsze niż Oculus. Co zrobić, żeby poczuć tą imersję? No właśnie, tutaj Bogumił na samym środku stoi na swojej bieżni. Bieżnia pozwala nam się ruszać. Bo jak się ruszamy, imersja jest większa i jeszcze bardziej czujemy ten wirtualny świat, że jesteśmy w nim po prostu. Tutaj jest 3 najważniejszych producentów na świecie bieżni. Kat VR, po lewej, po prawej Omnia i oczywiście nasz tutaj polski produkt, który mamy nadzieję, że będzie liderem za jakiś czas. Trzymamy kciuki za Bogumiła. Pojawi się jeszcze dodatkowy sprzęt, już jest, który jeszcze zwiększy tą imersję. To są właśnie stroje, a coś podobnego jak u Bogumiła, tylko że ten strój w lewym górnym rogu, on akurat służy do tego, żebyśmy doświadczali uderzeń, nie wiem, że coś nas przyciska na ciele, jak dostaliśmy kulkę, to po to jest ten strój i kamizelka. Są jeszcze rękawice, gdzie można oglądać w wirtualnym świecie dokładnie swoje palce. No i mamy karabiny, które bardzo mocno zwiększają imersję, bo czujemy po prostu, że jest to karabin, czujemy go w ręku i bardzo fajnie się gra z takimi karabinami. Jest jeszcze na dole platforma. To jest to, o czym wspominał Bogumił, że zabrakło w tych samochodach. W ogóle to ciekawe, co powiedział o samochodach, bo mi się najbardziej samochody podobają w Disco VR, ale nigdy z nich nie korzystałem, po prostu fajnie wyglądają. No, nie spodziewałem się, że one mogą się nie być tym produktem, który jest najważniejszy, ale przyciągają wzrok na pewno. I jeszcze tutaj ciekawostka, na środku, na dole jest generator zapachów. Nie wiem, jak to działa, nigdy nie korzystałem, ale podobno funkcjonuje to. To, czym my się w tej chwili zajmujemy, to uważamy, gdzie leży przyszłość. No poza tym, że jest sprzęt, to ktoś jeszcze musi produkować oprogramowanie. Mamy 2 działy w firmie. Jeden zajmuje się tworzeniem aplikacji, filmów na zamówienie, takie B2B, a drugi dział, przyjemniejszy, to jest produkcja gier. I robimy taki tytuł, który się nazywa
Zero Killed i to jest coś podobnego do Counter-Strike'a, Rainbow Six, tylko że w wirtualnej rzeczywistości. I mamy plan wprowadzić tą grę do e-sportu. W tej chwili są dwa konkurencyjne tytuły, takie największe, które jak widzicie mają bardzo dużo minusów w porównaniu do naszej gry. Także no, marzymy o tym i planujemy ich wygryźć. Już nie będę wchodził w szczegóły. Opowiem o nich troszkę później, jak będzie leciał film, ale ogólnie mamy taki plan, żeby ta gra trafiła do e-sportu i tak ją cały czas przygotowujemy. To jest, żeby gra mogła być w e-sporcie, musi być fair, po pierwsze. W wirtualnej rzeczywistości jest jeden duży problem dla programistów, że w zasadzie jak podejdziemy joystickiem do ściany za pomocą joysticka, powiedzmy, że tu jest wirtualna ściana, podejdę sobie tutaj za pomocą joysticka do ściany w grze. No i teraz mam kontroler z karabinem i przekładam go przez ścianę. No to co się dzieje? No w większości gier karabin będzie wystawał po drugiej stronie ściany, no bo nie da się go fizycznie zatrzymać. A my jako chyba na razie jedyni zastosowaliśmy coś takiego, że jak moja ręka skręci po prostu i ten karabin gdzieś odbije na bok. I to sprawia, że w tym e-sporcie, w tej rozgrywce ta gra jest bardziej uczciwa, bo nie mogę na przykład przełożyć sobie ręki z granatem przez ścianę i puścić po drugiej stronie. Tak samo też mnie nie zobaczą, że jak nie zauważę, że gdzieś włożyłem karabin, a w wirtualnej rzeczywistości naprawdę łatwo jest coś włożyć w wirtualną ścianę, no bo ona niczego nie blokuje. To jest jeden z takich wyróżników. Innym wyróżnikiem jest system lokomocji, który nie wywołuje mdłości. Opracowaliśmy coś takiego. Będziecie to mogli zobaczyć na filmie. W tej grze można chodzić za pomocą joysticka bez teleportacji i naprawdę nie ma mdłości. No jedna na 20 osób narzeka, ale to są takie osoby najczęściej, które mają po prostu mdłości, nawet jak jadą samochodem. Pozostałe nie mają problemu. Co tutaj pokazałem? Tutaj jest centrum, gdzie zero latency u góry, gdzie można grać w grę wieloosobową i biegać po hali. Bo jakby są dwa sposoby, żeby sprawić, żeby ci ludzie się ruszali. No, albo bieżnia, tak jak u Bogumiła, albo duża przestrzeń i radiowe gogle, przez radio przesyłany obraz i biegamy po prostu i widzimy pozostałe osoby jako awatary. Takie postacie, jak są tutaj na dole, po prawej. No i co? Według nas przyszłością e-sportu jest VR z tego powodu, że będziemy się ruszać. To nie będzie już tylko takie siedzenie przy komputerze, klikanie w myszkę, tylko to będzie prawdziwy ruch. Zarówno na bieżniach, jak i na takich dużych przestrzeniach, halach. I życzę wszystkim, żeby połączyli przyjemne z pożytecznym i wyglądali jak ten koleś. Tutaj mamy jeszcze filmik. Pokażę wam kawałek gry. To jest wersja taka wczesna, naprawdę wczesna. Planujemy ją wydać gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także to jest taka rozgrywka w wersji alfa. Nagrywaliśmy ją dzisiaj rano, bo chcieliśmy pokazać jakby najnowszą wersję. Team tam trochę przeklina, jak możecie zatkać uszy, no dobra. Jak będzie słychać oczywiście. O, na razie nie słychać. A, już wbijają na respa, Jezu. To nasz główny programista tutaj gra, na ekranie go widać. Może. Oh yeah, to był dobry granat. Mówiłem o tym. Mówiłem o tym na starcie. A generalnie jak się celuje, to się lepiej trafia. Tak to się wydarzyło. Granat. Back night.
Szczęście głosu. Wiemy, wiemy ci. To generalnie jest taka mapka, gdzie musimy pilnować tej strefy i wtedy nabijamy punkty. Taka nasza mapka do testów i Paweł gra tutaj dość dobrze. Ogólnie to jest shooter, który ma być shooterem taktycznym, tam będzie się szanowało życie. Nie tak jak w tej chwili, bo on co chwilę jak ginie, no to się od razu odradza. Do testów gry, no to są najwygodniejsze takie tryby, że nie czekamy do końca rozgrywki, ale ogólnie większość misji będzie tego typu, że mamy jedno życie, czyli szanujemy je. O, teraz już właśnie zginął i zaraz będzie wybierał broń i grał dalej. Planujemy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju gadżetów i różne tryby, różne misje. Tu na przykład widać jest taki czujnik ruchu, jak go rzucimy gdzieś na ziemię i przeciwnik koło niego będzie stał czy przechodził, to my widzimy, że ten czujnik reaguje. Jest też dużo różnych feature'ów, których teraz tutaj nie widać na filmie, bo akurat na tej mapie tego nie mamy, ale jest chodzenie po drabinie i faktycznie, żeby wejść po drabinie, będziemy się wspinać, czyli ruszać tak rękami. Będzie można zjeżdżać po rurze, będą granaty różnego rodzaju, hukowe, ogłuszające, będą granaty, które będą niszczyły nam sprzęt elektroniczny, będzie kamera do podglądu, coś za ścianą. Ogólnie chcemy się wyróżnić tym, że to nie jest kopia tych gier, które są teraz, tylko mają jakieś nowe tryby rozgrywki. I chcielibyśmy, żeby ta gra była bardzo taktyczna, nastawiona na współpracę, kooperację, bo wierzymy, że gry multiplayer, gdzie gramy z innymi ludźmi, no to są najlepszym, co może być w grach, bo nie jesteśmy tam sami ze sobą, tylko nawiązujemy jakieś relacje. Nie jest tak, że się zamykamy w tym pokoju, a potem chodzimy do psychologa, żeby móc funkcjonować w społeczeństwie. To tyle. Ja myślę, że tutaj jeszcze można byłoby oglądać ten film długo, ale pewnie macie pytania. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Mogę opowiedzieć o tym, jak się tworzy gry, jeśli chcecie. Dziękuję. Tu też potrzebny jest psycholog. Pytania w takim razie do Adama. Jak długi jest cykl produkcyjny takiej gry? Czy to odbiega jakoś od gier, nie wiem, takich tradycyjnych? Czy to jest jakoś dłużej, krócej? Dłużej może. Wiesz co, myślę, że zależy jak do tego podejść. Jeżeli korzystamy z asetów, gotowy grafik. To jeszcze jedno tylko dodatkowe pytanie. Ile czasu pracowaliście nad tym efektem, który teraz jest, skoro w pierwszym kwartale przyszłego roku chcecie już robić publicznie? Zaczęliśmy w marcu. W marcu dwie osoby najpierw były. Potem powoli dochodził team, w tej chwili jest 8 osób, które nad tym pracuje i jeszcze do, jak nam się uda na początku lutego, koniec stycznia zrobić early access na Steamie, to będzie to wielki sukces. Ogólnie grę myślę, że się podobnie tworzy, podobnie długo, czyli gdzieś około rok, dwa. Ja myślę, że pełną wersję tej gry to wydamy pod koniec przyszłego roku, czyli to będą prawie 2 lata. Ale jest bardzo trudno zrobić, zwłaszcza multiplayer, bo w zwykłej grze multiplayer, czyli wieloosobowej, przesyłamy tylko informację, jaką ktoś trzyma broń, w którą stronę patrzy. A w grze VR-owej mamy w zasadzie 3 kontrolery, czyli głowa, prawa ręka i lewa. I teraz każdy z tych kontrolerów może patrzeć w jakąś stronę. Może patrzeć nie tylko na boki, ale też również do góry, na dół. No i w przestrzeni może się znajdować niżej, wyżej, więc jest bardzo dużo danych przechodzi, jeśli chodzi o jeden kontroler, a mamy aż 3, więc tych danych jest kilkadziesiąt razy więcej niż jak się gra między PC-tami na ekranie i to jest bardzo trudne, żeby zrobić multiplayer na 10 graczy i to myślę, że gdzieś
pół roku nam to zajęło, żeby zrobić działający ten multiplayer. A jeszcze nie działa idealnie, jeszcze tam będą, jeszcze szlifujemy. Ja mam pytanie. W zasadzie dwa. Jedno jest takie, w jaki sposób rozwiązujecie poruszanie się? To znaczy jakby, czy to jest joystick, czy... A drugie, na jaką platformę jest przygotowana ta gra? Poruszanie jest tak jak na PlayStation joystickiem. Po prostu ruszamy do przodu i chodzimy na boki, do tyłu. A w lewej ręce mamy drugą gałkę, gdzie możemy jeszcze się przekręcić tak szybciej, przeskoczyć po prostu, bo większość sprzętu do VR-u ma dwie wieżyczki i gramy przodem do tych wieżyczek. Mamy jedną wieżyczkę, drugą i gramy przodem do nich. Jak się obrócimy tyłem, to nie będzie nam to działać, więc po to używamy drugiej gałki, żeby przekręcać się. A drugie pytanie, przepraszam, bo tam były dwa pytania, już zapomniałem. Aha, platforma. W pierwszej kolejności robimy na peceta, czyli to są wszystkie praktycznie gogle, jakie są podłączane do peceta, to będzie na tym działać, czyli większość, no to jest Oculus i HTC Vive, ale będzie też Microsoft. A potem będą kolejne platformy dochodzić. Będzie Oculus Store, to jest taka platforma, gdzie są same Oculusy. Viveport to jest platforma, gdzie są same Vive'y. No i to, na co większość graczy w tej chwili czeka, to jest PlayStation. Mamy konsole deweloperskie i też robimy wersję na PlayStation, ale ona będzie później. Tutaj pytanie mam. Hej, Karolina, TechSoup Europe. Ja zadam pytanie, które troszeczkę będzie inne, dlatego że mi osobiście akurat nigdy nie przyszło do głowy, żeby poświęcić jakąkolwiek minutę mojego życia w grę, w zabijanie. Więc chciałam zapytać wszystkich obecnych tutaj prelegentów, czy znacie zastosowania omawianych tutaj fascynujących nowych technologii do celów rozwiązywania jakichś problemów społecznych? O, tutaj kolega chce powiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemu, bo tutaj faktycznie pojawiły się gry, rozrywka, ale wirtualna rzeczywistość bardzo mocno działa w obrębie medycyny. Akurat miałem taką przyjemność, że dzisiaj też trwa European AR/VR Congress i właściwie pierwszych 5 prelekcji to są konkretne rozwiązania medyczne, gdzie na scenie nie przychodzą deweloperzy, tylko faktycznie lekarze, którzy opowiadają, że korzystają z wirtualnej rzeczywistości właśnie przy edukacyjnych. Symulacje operacji laparoskopowych, symulacje zanim podejdziemy do jakiegokolwiek zabiegu, jeżeli chodzi o naukę młodych lekarzy. To jest bardzo ciekawy temat, tylko też tych rozwiązań jest bardzo dużo. To jest jedna z gałęzi, jeden z przykładów. No to my reprezentujemy z koleżanką VR Therapy i zajmujemy się wykorzystaniem VR-ów w terapii, psychoterapii. I to jest taka działka, która się w tym momencie rozwija, więc dobrze, że pani pyta o to. I czy jest tego, bo tu kolega wspomniał, że dużo. W medycynie tak, natomiast w terapii nie. I to jest obszar, który się będzie mocno, myślę, rozwijał i panią uszczęśliwi, bo tam już ku dobremu tylko, nic z zabijaniem, a wręcz przeciwnie, wszyscy tutaj mówią, że do psychologa, zapraszam. Bardzo chętnie. Natomiast rzeczywiście te programy, które są na tą chwilę, głównie są związane ze stresem, który jest z walkami związany i tu Stany Zjednoczone rzeczywiście prężnie działają w tym zakresie, czyli stres potraumatyczny, o tym mówimy. No i idzie w różnego innego rodzaju zaburzenia, ale to jest jeszcze otwarty teren i mamy nadzieję, że go akurat naszym VR terapii po prostu zalejemy w tym momencie. Dziękuję. Zastosowanie VR-u, jeśli chodzi o edukację, o pomoc, jest bardzo dużo. To tutaj ten nasz drugi dział, nie od gier, tylko do tworzenia aplikacji na zamówienie. Jest na przykład szkolenia. W tej chwili powiedzmy, nie wiem, weźmy jakąś firmę, McDonald's. Tysiące punktów na całym świecie, wszyscy wykonują te same czynności, robią te same kanapki. I teraz szkolenie takiego jednego pracownika, gdyby przenieść do wirtualnej rzeczywistości, to w zasadzie on by mógł sobie założyć w jakimś pomieszczeniu gogle, ktoś by mu je tam wydał. Jedna osoba może wydać 30 gogli na godzinę. Idzie sobie do pomieszczenia albo ćwiczy w domu i uczy się
technologii robienia kanapek odpowiedniej kolejności, pracy pod wpływem stresu, kiedy ma dużo różnych zamówień i wtedy, kiedy komputer go sprawdzi, że on już dobrze to robi, dopiero idzie na prawdziwe szkolenie i takie szkolenie prawdziwe może zamiast trwać, nie wiem, przykładowo 20 dni, to będzie trwało 3 dni, bo tak w zasadzie to on tylko musi te sprzęty poznać, a wcześniej już je widział, już wie, jak działają. I firma, jeżeli przeprowadza 1 000 000 szkoleń na przykład w ciągu kilku lat i wydaje na to 3 miliony dolarów, nie wiem, tak sobie wymyślam teraz kwoty, to jeżeli z 20 dni zejdzie do 3 dni, to ma potężne oszczędności. I to takie szkolenia, na pewno to jest fajne zastosowanie, które może zmienić świat na lepszy, bo po prostu szkolenia będą tańsze. Inne zastosowanie szkoleń to po prostu ktoś może się czegoś nauczyć. Będąc w domu, może współpracować z wirtualnym trenerem, tak jak są dzisiaj kursy do nauki języka angielskiego czy jakiegoś innego języka i możemy się w domu nauczyć, nie musimy korzystać z trenera, który jest kosztowny, drogi. I tak na przykład dzieci gdzieś w krajach trzeciego świata mogą się tak uczyć angielskiego, to tak samo będą mogły się uczyć różnych zawodów za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Medyczne zastosowania jak najbardziej. Niedawno czytałem artykuł o tym, jak bardzo ciężko chorzy ludzie, którzy nie mogą wstać z łóżka, na przykład zakłada się im okulary i mogą odwiedzić miejsca, których już by nigdy w życiu nie mogli odwiedzić w inny sposób. No i to jest taka piękna strona VR-u. To, co my robimy, ta gra, no to zdania są podzielone. Nie będę wchodził w ten temat. Fajnie, dziękujemy bardzo jeszcze raz, Adam Cygielski.